Witamy Was, z tej strony Tomek i Maciek. Witamy na kanale Camaro Fifgen. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam bardziej szczegółowo omówić, jak wygląda sprawa od strony technicznej sprowadzenia samochodu ze Stanów. Ostatnio dość pobieżnie o tym rozmawialiśmy. Także zapraszamy serdecznie. Omówię Wam teraz krok po kroku, jak wygląda sprowadzenie auta pod dom ze Stanów. Więc pierwszym krokiem jest zapłacenie $1000, żeby w ogóle móc brać udział w aukcji. Po wpłaceniu tej kaucji, którą później można oczywiście odzyskać, bierzemy udział w licytacji. Kiedy już zakupimy nasz wymarzony samochód, wtedy w ciągu 48 godzin musimy wpłacić na konto pieniążki. Następnie samochód musi być przetransportowany do portu. W tym wypadku na naszą korzyść działa, jeżeli port jest jak najbliżej parkingu, z którego kupimy auto. Następnie w porcie czekamy na załadunek. Różnie z tym załadunkiem jest, nieraz trwa to tydzień. Czasami oczekiwanie na kontener trwa nawet 2 tygodnie. Kiedy jest już auto zapakowane do kontenera, wtedy kontener jest załadowany na statek. Czas transportu statkiem w tej chwili jest to 10 dni, przykładowo z New Jersey. Tak w naszym przypadku. Tak jak było w naszym przypadku z transportem. Możemy monitorować cały czas drogę statku. Służą do tego różnego rodzaju aplikacje na Androida bądź strony internetowe, za pomocą których możemy sprawdzać lokalizację statku. Następnie, kiedy już przybędzie do portu, czekamy na odprawę celną. Też w każdym czasie możemy zadzwonić do portu i się dowiedzieć. Rozmawiają tam panie w języku polskim też, także nie ma problemu. Po ocleniu płacimy VAT, jest to 19% w Niemczech. I następnie po dokonaniu tych opłat możemy sprowadzić auto do Polski, gdzie dochodzi jeszcze akcyza. No i oczywiście opłaty w urzędzie komunikacji. Następnie, kiedy auto mamy już na miejscu w kraju, pozostaje nam dopełnienie takich formalności jak przetłumaczenie aktu własności, czyli Certificate of Salvage na język polski, złożenie wniosku o rejestrację pojazdu i odebranie tablic próbnych. Następnie na tych tablicach próbnych należy zrobić przegląd powypadkowy, przegląd właściwy. Diagnosta powinien wystawić zaświadczenie DIP, w które powinny być wpisane wszystkie wartości potrzebne do wystawienia dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. I na samym końcu wszystkie dokumenty, łącznie z ubezpieczeniem samochodu, składamy do Wydziału Komunikacji, opłacamy opłaty związane z rejestracją i odbieramy tablice rejestracyjne wraz z dowodem. Z przeglądem udałem się na rejestrację pojazdu. Nowe tablice białe już są. Nie ma już tablic próbnych, także można zakładać do auta. W kolejnym odcinku, czyli w odcinku trzecim, poruszymy szerzej zagadnienie silnika. Trochę więcej o nim opowiemy. W zasadzie zwrócimy uwagę na jego wady i zalety wszelkie. Także warto śledzić nasze przygody z samochodami Chevrolet Camaro. No i przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, jeśli Wam się nie podobało, również kliknijcie łapkę w górę. Tych innych łapek w dół nie uznajemy w ogóle. I zostawcie nam jakieś miłe komentarze, bo tylko takie będziemy tam zamieszczać. Tak, tylko miłe będziemy tolerować. Innych nie zamieszczamy. Także zostańcie z nami. Kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia.